żeby dojść. Wydaje się nam, że to jest jak gdyby warunek sine qua non, czyli bez którego nie można dalej żyć. Proszę moi, posłużę się takim opowiadaniem, które kiedyś przeczytałem. Otóż Pan Jezus ze świętym Piotrem, wędrując, zmęczeni, zostali zaproszeni na nocleg do pewnego gospodarza. I jakaż była radość, bowiem zmęczeni trudem całego dnia wędrowania, nauczania. I ten gospodarz ich przyjął, zadowolony, że może ich ugościć. Dzieli się radością, bo mówi także, no ten rok był dla mnie bardzo dobry, bo i pole obrodziło, i zboża mam dużo, na jesieni będę mógł sprzedać i pośle syna do miasta, żeby tam mógł studiować. Następnego dnia rankiem wstają i okazuje się, że w nocy była bardzo duża burza, ogromny grad i zniszczył całe to jego pole uprawy. Święte Piotrze, skonfidowany jest mój Panie Jezus. Czy to sprawiedliwe? Oni nas tak serdecznie przyjęli, tak bardzo się cieszył. Nie mogłeś to zrobić, żeby ten grad nie zniszczył mu tej uprawy, żeby miał, no, to upragnione zboże, żeby miał za to cenę wykształcić. A Pan Jezus spadł na Piotra i mówi, Piotrze, wydaje ci się, że jesteś mądrzejszy niż mój ojciec? Widzisz, ojciec to zrobił specjalnie z troski i o tego ojca, i o tego chłopaka. Bo gdyby on poszedł do miasta, to zeszedł na mnie. A tak, to będzie z niego dobry człowiek. Tak czasem, drodzy moi, nam się wydaje, że ojej, muszę dojść na jaką górę do tamtego. I to na siebie nie. Pamiętajmy, każdy krok to jest ofiara. I ten krok osoby, czy to starszej, czy tej osoby, która idzie po raz pierwszy, i tej młodziutkiej, tutaj naszej chyba też siostra Ania tam na przodzie już mówi, że idzie bez łóżka, nic nie jedzie. No właśnie, Mistra idzie z nami, wiele jeszcze innych osób, które idą po raz pierwszy. Każdy krok to jest wasz dar. Dar waszej rany. Bo przecież nie chyba mogę tutaj ciągnąć, gdyby nie fakt, no wierzę, że jest Pan. Matka na świecie. Ja do niej idę. To Pan Bóg mi pozwolił prosić. To On dał mi siłę. Teraz jestem członką tej wspólnoty, która nazywa się Kościołem. Ludzie patrzą na nas, pewnie się zastanawiają, ale po co się tak męczą, na co i to wszystko. Pamiętajmy, że każdy nasz krok ma ogromną wartość w oczach Boga. Patrzy na to każdego z nas. On zna wasze intencje. Ale dobrze by było, gdyby może właśnie gdyby nie rozważał te swoje intencje, czy podziękowania, czy przeproszenia, czy prośby wyrazić na kartce. Tu za chwileczkę tam od przodu przejdą nasi klerycy i będą rozdawać takie, pamiętamy, że w poprzednich latach mówiłem, że to są nasze takie liściki miłosne do Pana Boga, nasze SMS-y, co prawda nie telefoniczne, ale napisane na kartce i zawsze mniej więcej w tym ostatnim odcinku przed noclegiem będziemy modlić się tą nowenną do Matki Bożej i wyczytywać te właśnie podziękowania, prośby, przeproszenia, przebłagania. To jest nasz obowiązek dawania światu świadectwa. Bo przecież tych darów, które otrzymujemy od Pana Boga, jest ich, no, ogromna jest moc. I dlatego też trzeba Bogu za to dziękować. I myślę, że to zresztą Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię. A więc jeśli wspólnie, razem modlimy się, dziękujemy, prosimy, to ta modlitwa ma większą wartość. Tutaj Agnieszka z Anią i Paulina zachęcały, no śpiewajmy głośniej, razem, wszyscy. Ja wiem, że czasem człowiek jest zmęczony i chciałby się wyciszyć, ale również i ten trud naszego śpiewania, dam z siebie trochę tego głosu, na chwałę Bożą. Tak jak ten kwiatuszek na łące daje swoje piękno, swój zapach, mimo że wydaje się, iż nikt go nie ogląda i nikt go nie wąka. A jednak to jest ten cud Boży, dar Boży dla nas. I każdy z was, kochani, jest takim darem Bożym. Darem, który
idzie z tą miłością, z ufnością. Drodzy moi, wiadomo, że człowiek, choćby nie wiem jak się starał, to zawsze ma tą opcję pobrudzenia się, zakurzenia. I tak jest również i w tym życiu duchowym. Dzisiaj czeka nas dzień spowiedzi, wieczorem, a może już niektórzy skorzystali z tego sakramentu oczyszczenia. Powiem więcej, sakramentu umocnienia, sakramentu Bożego Miłosierdzia, sakramentu miłości Bożej. Bo nam się wydaje, że spowiedź to, owszem, jest to trud, bo trzeba się przygotować, trzeba podejść, trzeba wypowiedzieć to, no, jakim się jest. I to wcale nie ze strony pozytywnej, a raczej negatywnej. Więc to, co było złego w moim życiu, masz to człowiecze w palcie. Ale to nie jest palenie się. To jest naprawdę przyznanie się przed Bogiem. I dlatego, drodzy moi, niech ten odcinek, który jest przed nami, będzie takim naszym przygotowaniem się do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest sakrament pokuty. Poprosiłem już księdza Sebastiana, który idzie z nami w naszej grupie, o to nabożeństwo pokutne dzisiaj wieczorem. Dodam, że ono będzie jeszcze troszeczkę jak gdyby ubogacone, bo nabożeństwo jest 19:30, a o 20:30 przybywa do kościoła w Dłutowie obraz Matki Bożej. Właśnie ten, która wędruje od oceanu do oceanu. I będzie właśnie na tym nabożeństwie wieczornym. Będzie również jutro w czasie mszy świętej. Mamy mszę świętą wpół do 6 rano, jeśli przypomnę w komunikatach. I po mszy świętej zostanie przeniesiona troszeczkę do Wadlewa, tam jednej z grup, i wróci do katedry. Więc mamy niejako, jak ktoś wczoraj mówił, jak my będziemy dzisiaj wieczorem Matkę Bożą widzieć, to możemy z powrotem z nią wracać. I oczywiście my nie idziemy dla faktu obrazu. My wiemy, że ona tu ciągle jest z nami. Tak jak pamiętacie, śpiewaliśmy jednego roku, bądź z nami w każdy czas.